Cześć. Dzisiaj będzie jeszcze inny format, ponieważ będzie to rozmowa. Znów, oczywiście wiem, że nie jest to rozmowa, ponieważ ja mówię sam, ale wyobraźcie sobie sytuację, w której siedzimy razem w restauracji, w knajpie albo w ogóle na jakimś obozie i nagle wy jakby przestajecie mówić, po prostu zaczynacie mnie słuchać i ta rozmowa zamienia się w taki monolog. Ale wy narzuciliście temat. Tematem jest dorastanie w sieci. Jest to mega ciekawy temat, który mnie nie tyle ominął, co ja jestem troszeczkę za młody, żeby tak się dosłownie wychować w mediach społecznościowych, ale z uwagi na to, że je współtworzyłem odkąd mam 19 lat i wcześniej też miałem telefon odkąd miałem 7 lat, to też czuję się z nim mocno związany, a uważam, że jest to naprawdę bezprecedensowe dzieciństwo i myślę, że bardzo trudne z tego powodu, z wielu względów, a dużo ludzi tego nie rozumie. I na początku chciałbym was zapytać, czy macie jakieś takie doświadczenie, coś co działo się w internecie, ale uznajecie to za element swojego dojrzewania, dorastania, za element swojego dzieciństwa? Czy pamiętacie coś, wiecie, na przykład kiedyś, ja jeszcze to pamiętam, tak, czekało się na wieczorynkę, tak, 21 czy coś takiego i to jest pewnie takie doświadczenie, które duża część milenialsów pamięta. Czy coś takiego wam się kojarzy w sieci, takiego doświadczenia z jednej strony osobistego, ale z drugiej strony może w jakiś sposób grupowego? I napiszcie to w komentarzu koniecznie, bo to jest dla mnie mega, mega ciekawe, co takiego to mogło być. Ja wam też powiem o takim swoim doświadczeniu, które było czymś osobistym bardzo, mimo że wydarzyło się w sieci. I chciałbym zacząć od tego, że jest takie pojęcie jak bańki informacyjne, co nie? I my źle je zrozumieliśmy, to znaczy ludzie myśleli na początku, że internet, jakby jego efektem jest coś takiego, że my się zamykamy w bańkach informacyjnych, to znaczy, że mamy na przykład informacje na jeden temat i na przykład informacje spoza naszej bańki do nas nie dochodzą. Ale takiego efektu nie ma. Bańki informacyjne nie działają w ten sposób. To działa w ten sposób, że wszyscy mamy te same informacje. To nie jest tak, że ludzie na przykład nie wiedzą o tym, że Brown zgasił tą świecę chałupową. Tu chodzi o to, że zamykamy się w bańkach opiniowych, czyli do kogoś mogą dochodzić tylko jedne reakcje na podstawie tego, co się stało, czyli na przykład tylko pozytywne, tak? Tylko na przykład patrząc teraz po komentarzach, to możesz zobaczyć, że na jednych kanałach są same pozytywne komentarze, a na innych są same negatywne. I to są właśnie bańki informacyjne, a nie dosłownie to, że te informacje do ciebie nie dochodzą, tylko że dochodzą do ciebie skrajne opinie na temat różnych wydarzeń, ponieważ wiadomo, że skrajne opinie też się łatwiej rozprzestrzeniają, tak? Jest jednak miejsce, gdzie bańki informacyjne działają w ten sposób, w którym myśleliśmy, że działają, to znaczy są bańki kulturowe. Na przykład część z was być może nie wie na przykład, czym jest Skibidi Toilet. Skibidi Toilet to jest w tym momencie olbrzymia seria filmów i memów takich, o takiej wyimaginowanej wojnie ludzi, którzy wystają z toalety z jakby ludźmi kamerami i to ma 32 miliardy wyświetleń na świecie i są różne wersje tej piosenki, jest też po polsku. Jesteśmy niepokonani. Być może część z was w ogóle o tym nie wie, być może część z was na przykład nie wie w ogóle, czym jest korkor. Korkor to jest taki trend na TikToku, ale taki nie taneczny czy coś takiego, tylko to jest pewna estetyka, która jest też pewnym takim przewartościowaniem tego wszystkiego, co się dzieje, nałożenia się jednych treści na drugie, takiego przebodźcowania i szukania gdzieś wolności od tego, ale z drugiej strony też takiej samotności i beznadziei. Trochę tego, o czym będziemy rozmawiali. Tutaj są te bańki. Ktoś może czymś żyć w 100%, a ty możesz nie mieć o tym pojęcia. Znaczy, znów, odwołujmy się do przeszłości. Kiedyś były na przykład miodowe lata, tak? Miodowe lata były, istniały i większość ludzi to kojarzyła. Teraz jest tak, że jest tyle seriali, jest tyle wyboru, że nawet ta Gra o Tron, czy nawet tam powiedzmy True Detective, czy jakiś Breaking Bad, ono i tak nie łapie tak dużych zasięgów, jak łapały seriale kiedyś, bo one były faktycznie prawdziwymi wydarzeniami i wszyscy to oglądali. Więc jesteśmy bardziej poszatkowani kulturowo. No właśnie, i jeszcze ja na przykład widziałem chyba tylko jeden film a propos Natalii Janoszek, ale pewnie dla wielu ludzi to było mega duże wydarzenie i przecież ten film ma teraz tam, nie wiem, 12 milionów, ten główny, więc łatwo się odciąć od czegoś, co dla ludzi jest takie mega, mega niesamowite. Myślę, że najbardziej takim ogólnopolskim wydarzeniem, które się w tym roku, które mieliśmy w tym roku okazję oglądać, to był film Konopskiego, Pandora Gate i wszyscy na to czekali i pewnie było takie trochę okej, no, kto to jest DJ Parasite, kto to jest Disowski, ale nie Distream, tylko ten inny Disowski.
no pewnie był pewien niedosyt, znaczy wiecie, niedosyt też źle w tym kontekście brzmi, bo to nie chodzi o to, że ktoś chciał więcej ofiar, co nie, czy więcej cierpienia ludzi, tylko po prostu, no wiecie, coś zostało zapowiedziane, a coś zostało tak, no, niedowiezione. Ale jesteśmy przy Pandora Gate i Pandora Gate myślę, że będzie ciekawym doświadczeniem dla wielu młodych ludzi, ponieważ z jednej strony na pewno zobaczyli, jakie pisanie z kimś może być negatywne, tak? I faktycznie zobaczyli, w jaki sposób ten Stu namawia, zobaczyli, jak się robi takie reverse psychology, że on tak naprawdę czegoś nie chciał i przez to namawiał tą dziewczynę do tego. Myślę, że to jest taki ciekawy, powiedzmy, podręcznikowy przykład tego, czego nie można zrobić. Więc dużo ludzi na pewno będzie pamiętała Pandora Gate pod tym względem. Plus, myślę, że Pandora Gate będzie ciekawym wydarzeniem pod względem na przykład tego, co się stało z Dubielem, czyli takiego publicznego meltdownu. Ja też nie oglądałem tego filmu Marcina, w którym on tam płacze do swojej mamy, bo już uznałem, że powiedzmy, to jest dla mnie za dużo. Ja jakby nie chcę widzieć takich rzeczy, to musiało być bardzo smutne i bardzo straszne. Ten gość pewnie po prostu uwierzył w to, że pójdzie do więzienia i no po prostu się rozpłynął, tak? Bardzo, bardzo nieprzyjemne. Znaczy, widziałem tylko fragmenty jakieś tam, wiecie, na Instagramie, ale to jest tak jak horror. Ja nie lubię oglądać horrorów, bo nie chcę po prostu się ładować przemocą i tam cierpieniem i smutkiem. Wystarczająco dużo widzę tego w mediach na co dzień, więc nie chciałem widzieć, jak gość po prostu publicznie umiera. Ale z drugiej strony Pandora Gate będzie też przykładem takiego jakby, powiedzmy, odpowiedzialności grupowej, gdzie faktycznie na przykład gąciarza wepchnięto w taki cały ten młyn pedofilsko-gwałtowy, który co do niego, powiedzmy, nie jest zbyt pewnie adekwatny, czy na pewno, bo tam przecież żadnych oskarżeń nie było, to on oskarża teraz. Ale w stosunku do Krzysztofa to jest też ciekawa lekcja dla ludzi, bo zobaczcie, że na przykład ten taki Boxdel, tak, który jakby obiektywnie chyba robił gorsze rzeczy, wyszedł z tego bez szwanku, ponieważ to nie było niezgodne z jego wizerunkiem. I to jest ciekawe, dlaczego Gargamel i Gonciarz no, będą mieli dużo większy problem z powrotem, chociaż Gargamel pewnie w ogóle nie wróci, to, że u nich był duży rozstrzał między ich publiczną personą, a ich prawdziwą personą. I odwołajmy się teraz do książki, która, uwaga, została napisana przez Krzysztofa Gonciarza, bo ja kiedyś kupiłem Webshows, byłem ciekawy, co tam jest napisane. Co w ogóle nie przeczytałem, ale przypomniał mi się jeden fragment z niego. Rozdział nazywa się Być jak postać z kreskówki. Może z tego względu tak wiele autorów webowych filmów decyduje się na stworzenie własnego alter ego. Wirtualna, nieistniejąca postać może być bardziej przerysowana niż człowiek z krwi i kości. Fikcyjna postać może sobie pozwolić na więcej niż prawdziwa. No właśnie, tylko tutaj chyba zaszedł taki problem, że ta postać fikcyjna nie była wyraźnie oddzielona od Krzysztofa, że te postaci się zlały w pewnym momencie. I myślę, że po raz pierwszy było to widać u Krzysztofa Stanowskiego, kiedy jakby Krzysztof Gonciarz przyszedł tam chyba nieprzygotowany mocno, tak mi się wydaje. Może też jakby niegotowy, ale ten program nazywa się Hate Park, więc no nie wiem, czegoś tam można było spodziewać poza tym, co się generalnie stało. Ale chodzi o to, że tutaj jest duży rozstrzał między osobą a jego publicznym wizerunkiem. I to jest też mega lekcja, myślę, że dla wielu ludzi, żeby tworząc sobie postać w internecie, jeżeli już, to stworzyć ją bardzo wyraźnie, nie wiem, zmienić głos, założyć coś, tak jak Cybermarian, tak? No, wszyscy wiedzą, że Cybermarian nie wygląda tak na co dzień, nikt nie wie tak naprawdę, jak wygląda Cybermarian, ale to jest postać. I to jest jasna postać, tak? Dem też myślę, że nie jest do końca taki, jak jest na filmach, co nie? Krzysztof się chyba zlał z własną postacią i to jest właśnie nauczka, to jest pewien rodzaj takiego wychowania, które może iść z nami w internecie i takiego doświadczenia, które ktoś może wynieść. Kolejną nauczką, którą myślę, że dużo ludzi może wynieść, jest to, co dzieje się, znaczy nie wiem, czy się dzieje, ale ja obserwuję komentarze pod Goats, tak? I tam widać, że jest jakby dużo pojazdu na tej dziewczyny. W sensie, że jeżeli jakaś dziewczyna bierze w tym udział, to po prostu wszyscy ją jadą w komentarzach. I teraz zobaczcie, że będziemy mieli taką ewaluację ze strony tych dziewczyn. Czy ta sława jest tego warta? Czy warto dla tych swoich 5 minut, czy tam paru tysięcy na OnlyFans, nie wiem do końca, jak to działa, aż tak głęboko w to nie wchodzę, czy warto przyjmować, powiedzmy, takie cięgi w komentarzach, tak? Mamy też Fabiańskiego, który jest przez też znowu część internetu bardzo nienawidzony, przez drugą część, no wiecie, on też zagra jedną dobrą rolę i ludzie o tym zapomną, bo on jednak działa trochę w innym miejscu. Ale myślę, że to jest ciekawy moment, bo wiecie, nigdy wcześniej
Wcześniej były jakieś programy w telewizji, gdzie można było pójść i zrobić z siebie, powiedzmy, mniejszej ulgo lub większego idioty, ale nie tak masowo, nie tak łatwo, nie było tak bezpośredniej gratyfikacji z tego. To na przykład, wiecie, no, jak mamy OnlyFans, przecież Wardęga chyba na to o tym mówił, że jako uzasadnienie, że to jest okej. Okay. Że przecież jedna dziewczyna zarobiła na OnlyFansie ileś tam pieniędzy z tego, no świetne uzasadnienie. I tutaj przypomina mi się cytat z Andy'ego Warhola, który powiedział kiedyś, że w przyszłości wszyscy będą mieli 15 minut sławy. Nie, wszyscy będą sławni przez 15 minut na całym świecie. I to jest naprawdę mega adekwatny cytat. Tutaj widać, że ten typ naprawdę rozumiał, w którą stronę idzie świat. I mimo, że nie mógł wiedzieć, że będziemy mieli media społecznościowe i jakby smartfony i tak dalej, to jednak tutaj absolutnie jest to w 100% bardzo adekwatny cytat, który działa dzisiaj w 100%. I jeszcze są takie błędy, o których w ogóle nie myślimy, czyli na przykład dzieci za wcześnie wstają do szkoły. Tak, jeszcze biorąc pod uwagę to, ile mamy teraz sztucznego światła w smartfonach, które normalnie po prostu nie dają nam zasnąć, plus jeszcze z tego, co słyszałem i czytałem, dzieci i młodzież ma przesunięty tak zwany cykl cykladyczny, czyli to jest taki cykl dobowy w waszej głowie, czyli powinny wstawać trochę później, a wstajemy za wcześnie, więc są niewyspane. I jeżeli tobie też zdarza się być niewyspanym, choć to jest informacja raczej dla dorosłych, ponieważ suplementy są raczej dla dorosłych, to polecam wam RestMe od Health Labsa. Tutaj mamy na przykład MagneMi, które pomoże wam na stres, ponieważ magnez pomaga w regulacji stresu. Jest MagneMi na noc i MagneMi na dzień, żeby wam się lepiej wchłaniało. I magnez w ogóle, kurde, magnez jest mega ważny w tej gospodarce, która zarządza waszym stresem, a magnez jest nie dość, że wydalany bardziej przez stres, to jeszcze go wysikujemy, jak pijemy alkohol, więc uważajcie z magnezem i alkoholem, a gorzej się wchłania przez kawę. Tu jest jeszcze omegami, czyli omega 3 kwasy DHA, bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania waszego mózgu oraz prawidłowego funkcjonowania waszego wzroku i serca. Nie naprawi waszego złamanego serca, ale pomoże w działaniu tego, które już działa. Moi drodzy, polecam serdecznie Health Labs i macie kod MASNY10, zawsze 10% zniżki. A propos goals, jeszcze jest śmieszne to, jak duże jest niezrozumienie według mnie ludzi dla ludzi starszych, dla internetu. W sensie ludzi starszych, mam tutaj też myśli ludzi z pokolenia X i pewnie też milenialsów. Widzę non-stop komentarze i on jest idolem młodzieży, nie? I tacy ludzie są bohaterami naszej młodzieży i to na nich patrzą. To tak jakby ktoś wszedł do cyrku, ktoś klaszcze, jak wyszedł klaun i mówił, ale ten gość ma autorytet, co to za czasy? Nie, to jest spektakl. To jest spektakl. To, że ktoś jest popularny, nie znaczy, że jest idolem młodzieży. To nie znaczy to samo. Nie wiem, jak to mierzyć. Pewnie ma jakiś wpływ, pewnie może mieć wpływ zakupowy, ale słowo idol na pewno jest na wyrost. To serio. Tak jakby wejść do cyrku i mówić, co z tym społeczeństwem, bo oni wszyscy klaszczą. A to są przecież klauny. No tak, bo to cyrk. No dokładnie tak to działa. Jest też wiele głosów, które mówi, że to jest pewien kres kultury, czy może nie to, że kres kultury, ale że to prowadzi do jakiegoś takiego upadku obyczaju i tego jakby tego typu terminów. Taka, wiecie, taka dekadencja i krańcowość. I fakt faktem, myślę, że każde pokolenie myśli i uważa, że po nich to już, wiecie, to już świat się kończy i będzie wszystko do dupy. Będzie najgorsze, będą obyczaje, muzyka będzie najgorsza oczywiście i po prostu skończy się świat. I ta dekadencja trwa od bardzo, bardzo dawna. I powiem wam, że fakt faktem, nasze pokolenia, mówię tutaj no, generalnie pokolenia internetu, Gen Z, Millennials, mają trochę do tego prawo, bo faktycznie nigdy nie sprawdzaliśmy, co się stanie, jeżeli informacje będą w aż tak szybkim obiegu. I to, co mi się wydaje trochę absurdalne, to to, że bardzo często wydaje mi się, że to właśnie młodzi ludzie wiedzą trochę lepiej na temat, jakby lepiej rozumieją to, co w świecie się dzieje źle, tak? No i na przykład jest to kwestia globalnego ocieplenia, tak? Które najprawdopodobniej nie uda nam się przejść niżej niż tą barierę 1,5 stopnia. I co to będzie oznaczało? Masowe migracje, będzie to oznaczało wymieranie gatunków, jeszcze mocniejsze huragany i klęski żywiołowe. I tutaj zdecydowanie młodzi ludzie jakby wiedzą więcej na ten temat i bardziej to popierają. I ludzie się nawet śmieją z Grety Thunberg, że jest dziewczynką i że ma Aspergera. No, jakby bardzo tanie chwyty. Oczywiście ona wchodzi w topos takiej małej dziewczynki, która ci mówi, co masz robić. Pewnie dużej ilości ludzi to nie pasuje, bo jak to mała dziewczynka mi mówi, ma mówić, co ma robić, ale kurde, niestety ma bardzo często rację i to, że jest małą dziewczynką z Aspergerem, to jakby nic tutaj nie zmienia. To jest po prostu w jakiś sposób wybrany symbol, tak, zamiast tego naukowcy i tak dalej. Ale
do czego zmierzam dalej? Chodzi o to, że my troszeczkę zasłużyliśmy na tą dekadencję. To znaczy, wiecie, wszystkie pokolenia poprzednie, okej, mogły mieć wojnę światową. Tak, na przykład nasi rodzice, tam była zimna wojna, mogła wybuchnąć wojna światowa, zgadza się. Ale wojny wybuchały zawsze i nasza dekadencja jest bardziej finezyjna. Zobaczcie, globalne ocieplenie. Pierwszy raz w historii musimy się wszyscy na świecie dogadać, żeby coś się nie spierdzieliło. A co się dzieje? Wzrost autorytaryzmów. Aktualnie jest spadek światowej demokracji, coraz więcej państw jest autorytarnych. Wzrost popularności myślenia narodowego i nacjonalistycznego. I zobaczcie, co się tutaj zgrywa. Mamy z jednej strony idące migracje, z drugiej strony wzrost ilości autorytaryzmów. Co się tutaj może wydarzyć? Do czego to może doprowadzić? No, polecam trochę wyobraźni. Jeszcze z ciekawej rzeczy. Być może niedługo dolar przestanie być światową walutą rezerwową. I co to oznacza? W dużym skrócie, jakby, bo to tłumaczenie tego by trochę zajęło. Chodzi o to, że to mega zmniejszy wpływ USA i to będzie dla nich bardzo duży cios. I za każdym razem. Za każdym razem, kiedy coś takiego się działo poprzednio, wybuchała wojna. Kiedy holenderski gulden zmieniał się na funta, kiedy funt się zmieniał na dolara i teraz jak dolar zmieni się może na juana, a może będziemy mieli po prostu wielobiegunowy świat, bo teraz mamy jednobiegunowy, to co to oznacza w dużym skrócie, że USA ma 700 baz wojskowych na całym świecie i USA jest gwarantem światowego pokoju, ale jak widzicie już coraz mniej oraz nie w sytuacjach, w których pod jakimś pokojem jest ropa albo komuniści, no wtedy pokoju już nie musi być, jakby wisienka na torcie. Mamy globalne ocieplenie, mamy spadek światowej demokracji, mamy moment, w którym będzie zmiana rezerwowej waluty świata, zawsze była wojna i zaraz wynajdziemy sztuczną inteligencję. I to wszystko mamy w telefonie i to mamy wszystko non-stop, 24 na dobę. To jest niesamowite, bo cały czas jesteśmy na to narażeni, bo cały czas mówimy o tym dorastaniu, o trochę nie mówimy, ale mi też chodzi o to, że my w tym dorastamy, my w tym żyjemy, że ten internet nam to sprowadził po prostu na podwórko, że nie ma już jakiegoś takiego filtra, że wcześniej o takich tematach dowiadywałabyś się lub dowiadywałbyś się, mając, nie wiem, 18-19 lat, może na studiach, a teraz tak naprawdę to jest dostępne dla wszystkich i okej, można się tym nie zainteresować, ale gdzieś to do ludzi przecieka, do młodych ludzi i jest przecież już efekt depresji wywołanej zmianami klimatu. No Greta Thunberg jest też przykładem, ile ona miała lat? 13. Jakby w sensie, wiecie, nasi dziadkowie mając 13 lat, a to oni może chodzili do pracy, ale to była prosta praca i te wszystkie informacje są dla nas na wyciągnięcie ręki. I teraz powiem coś, przez co wasza nauczycielka od polskiego mnie znielubi. Jest takie określenie, pokolenie Kolumbów. Pokolenie Kolumbów to jest pokolenie 1920, czyli Krzysztof Kamil Baczyński ogólnie. Ci ludzie, którzy poszli na wojnę, jakby zdawali maturę w czasie wojny. Roman Bratny, ile dobrze pamiętam nazwisko, nazwał ich pokoleniem Kolumbów, ponieważ, to jest była jakaś praca domowa na polskim, ponieważ oni mieli wejść i zdobyć świat, i zdobyć życie, ale spotkała ich wojna i że to takie, tak mu się skojarzyło z Kolumbem. I nie będę podważał metafory kogoś, kto już nie żyje i napisał bardzo dobrą książkę, która jest takim podsumowaniem tego pokolenia, ale śmiem twierdzić, że my możemy sobie to pokolenie troszeczkę zaanektować. To znaczy, hej, kto jest pokoleniem, które wchodzi w nowy świat, zupełnie nowy świat, którego nie znamy, w którym spędzamy coraz więcej życia? My. My jesteśmy pokoleniem Kolumbów. Siemano, zwłaszcza Gen Z, pokolenie Alfa to już w ogóle, bo ono się już urodzi, ale my przypłynęliśmy. My jesteśmy pierwszymi ludźmi, którzy naprawdę weszli tak dość świadomie, także wiecie, bo nasi rodzice i też Gen X, oni skumali internet, ale nie mieli czegoś takiego, że tam byli ich przyjaciele. Bo jak ja wchodziłem na Instagram, jak wy wchodzicie na Threads czy na Facebooka, to tam byli nasi znajomi, tam był nasz świat, to nie było tylko miejsce pracy, tam było coś znacznie więcej i to jest ciekawe, to jest niespotykane, bo przylatujesz na ten nowy ląd i tam nie masz tylko suchych stron internetowych, to nie jest telewizja, to jest gdzieś nasze miejsce również życia i to brzmi mega dziwnie i właśnie dlatego też ciekawe są dla mnie wasze doświadczenia, ale żeby jeszcze nie przerywać, tak, my jesteśmy pokoleniem Kolumbów, anektujemy to, dziękuję, dobranoc. I to, co jest jeszcze straszne, to to, że wszystko to, co teraz powiedziałem, w sumie nie wiem, czy jest prawdą. To znaczy, dużo czytałem o globalnym ociepleniu. Czytałem książkę Raya Dalio o tym, że te, jakby jak zawsze jak się zmienia waluta rezerwowa, to są wojny. Ale tracimy ten, jakby tą prawdę. I powiem wam, jak przygotowując się do tego filmu, chciałem sprawdzić, czy Gen Z jest bardziej pesymistyczne,
czy optymistycznie, jak jest nastawione do życia, bo nie można tego wywnioskowywać z własnych doświadczeń, no bo przecież wiadomo, że możesz mieć dostęp do jakiejś wybranej grupy albo bańki znajomych. Wpisałem, czy Gen Z jest bardziej pesymistyk. I ma, że jest pesymistyk. Wpisałem, czy jest bardziej optymistyk. I ma, że jest optymistyk. I okej, mógłbym to jakoś inaczej sformułować, ale chodzi o to, że w zależności od tego, czego szukasz, to możesz trafić na to, co chcesz znaleźć. Znaczy, jest już tyle przekazu, że ten przekaz po prostu się sformuje do ciebie. Pomyślcie też, że w tym momencie algorytmy już decydują o tym, co widzimy. I na YouTubie, algorytm YouTube'a się zmienia. Zobaczcie, że macie teraz polecane na przykład bardzo małe kanały często. Wcześniej tak nie było, na głównej. Takie po 2000 subskrypcji. W ogóle do tego felietonu mówionego zachęcił mnie felieton gościa, który ma 2600 subskrypcji w Indianie. I to jest cudowne z jednej strony, bo możesz poznać życie i doświadczenie ludzi, których w ogóle nie znasz, którzy są kimś zupełnie innym. To jest piękne tak naprawdę. I to jest, myślę, że dobry moment, żebym wam opowiedział, jaka była moja ta parasocjalna tak naprawdę, to moje wydarzenie. Bo nie powiem, żeby to była parasocjalna więź, bo to jest coś dużego, ale bardzo lubiłem takiego youtubera, który się nazywał Oliver Thorne, który prowadził kanał Philosophy Tube. On miał taki ładny brytyjski akcent i zaraz wam powiem, czemu mówię w czasie przeszłym. I słuchajcie, bardzo fajne, ładne, estetycznie filmy a propos filozofii. Robił o przemocy, przyznał się, że jego tam dziewczyna go biła, w bardzo takim emocjonalnym filmie, który uważam, że był czymś na przykład, na co nie byłoby stać telewizji, która jest za bardzo taka stylizowana i tak dalej. Mega osobisty, mega fajny, mega jakościowe materiały. I teraz słuchajcie, w pewnym momencie on wydaje film, który się nazywa Historia Trans. I na miniaturce jest gość, który jest bardzo do niego podobny, ale nie jest nim. I klikam w ten film i zaczyna mówić gość, który nie jest nim, ale wygląda jak on i zaczyna mówić o historii swojej tranzycji i na początku jest takie 20 czy 15 minut, których nie rozumiesz i zamykają się drzwi, znaczy takie kurtyna teatralna. I nagle się otwiera i on jest kobietą. I mówi, hej, to nie jest żart. Nazywam się Abigail Thorne. Pokazuje swój dowód z ID w Stanach, w UK. I mówi, że od pół roku, uważajcie, od pół roku gra samego siebie jako mężczyznę, a już jest po terapii, już jest legalnie zmieniona płeć, wszystko, operacje i tak dalej. I to był pierwszy moment w życiu moim, kiedy jakby poczułem, jak to jest, jak masz znajomego w sumie, który zmienił płeć. I to było szalone. To było szalone. I jakby widziałem też po komentarzach, że niektórzy też tak mieli. Wyobraźcie sobie, że oglądacie kogoś rok, co nie? I ten ktoś jest facetem i nagle pyk, macie jeden odcinek i mówi hej, hej, wiecie, spokojnie, to nie jest żart. To się dzieje od pół roku i ja gram siebie. Wow! To było doświadczenie bardzo, bardzo ciekawe i niesamowite po prostu. Coś naprawdę niespotykanego. Niestety w internecie jest też ten problem, że on się troszeczkę nie zgodził ze swoimi założeniami. To znaczy, wiecie, internet miał nam dać dostęp do wiedzy. Miał nam zdemokratyzować wiedzę i w ogóle pozwolić nam, wiecie, na jakieś takie obiektywne spojrzenie na sprawy. No nie wiem, czy nie na obiektywne, ale wiecie, no to miała być taka informacyjna autostrada, tak? Że informacje miały być natychmiast, więc miały być obiektywne, super przejrzyste i to się absolutnie nie stało. Termin prawdy został rozmyty, każdy ma teraz swoją wersję i zobaczcie, że nie jesteśmy nawet w stanie się zgodzić co do tego. Nie to, że czy pandemia była, bo pandemia to była, tak, ale czy wirus był naprawdę groźny? Czy to naprawdę szczepionka nas uratowała? Czy to po prostu naturalnie przeszło? W takich sprawach, które naprawdę, trzeci raz mówię naprawdę, ale które wydają się dość podstawowe, co nie? I to nie jest tak, że ja nie uważam, że na te pytanie, nie, czy wirus jest z Wuhan, czy uciekł z laboratorium, no być może wcześniej po prostu w takich przypadkach te informacje były ukrywane przed ludźmi, ale był jakiś konsensus, tak mi się wydaje, a przynajmniej nie było, no wiecie, w Stanach ludzie nie wierzą w to, że Trump przegrał wybory. U nas to przekazanie władzy też tak, kurde, nie idzie zbyt dobrze. Ten film wyjdzie w Boże Narodzenie, więc mam nadzieję, że już się uspokoi, ale jak ja go nagrywam, to trwa jakaś okupacja TVP, no to jest jakiś po prostu, no, śmiech na sali. Ja nie twierdzę, że na żadne z tych pytań nie ma odpowiedzi. Bardziej chodzi o to, że faktycznie dzisiaj jest tak, że
większy wpływ na wielu ludzi ma na pewno dziki trener niż ich lekarz. Z bardzo prostego powodu, ponieważ dzikiego trenera mogą oglądać sobie codziennie, a lekarza widzą rzadko i ma dla nich 15 minut. I jeszcze trzeba płacić czasami, a jak nie, to trzeba czekać. Może z tego wyniknąć coś bardziej niebezpiecznego, jeżeli faktycznie kiedyś się zdarzy jakiś wirus, który będzie od razu zabijał, ale może wtedy od razu w to uwierzymy, nie wiem. Ale ten brak konsensusu jest według mnie trochę przerażający. I teraz dalej. Pornografia. Ludzie myśleli, że uczyni bardziej seksualizowanych, że ludzie będą wcześniej chcieć uprawiać seks i tak dalej, i dzieci będą seksualizowane. Nie dzieje się coś takiego. Jest więcej samotności, więcej facetów, którzy stają się incelami, więcej samotnych kobiet. Technologia odłącza nas od naszych emocji. Całe nasze emocje są skupione na wirtualnym świecie. Tak w ogóle ten świat dram YouTube'owych jest też czymś, co zastępuje w jakiś sposób nasze plotki międzyludzkie, bo świat celebrytów nie był dla młodych ludzi, tak? Świat takich, powiedzmy, plotek socjalnych, to nie było, jakby powstanie celebrytów dla dzieci to jest coś nowego, a teraz dokładnie to się dzieje w internecie i w dramach YouTube'owych. Jaki to będzie miało wpływ na nas? Nie wiemy, ale niestety najprawdopodobniej nie pozytywne. Dalej, gry komputerowe miały uczynić nas agresywnymi, tak? Dzieje się dokładnie odwrotnie, spada ilość bujek, ludzie mniej czasu spędzają na zewnątrz. Jedyne, co idzie do góry, to samotność. Teraz więcej ludzi czuje się samotnymi. I no nie mogę się doczekać, co zrobi z nami AI. Może rozwiąże wszystkie problemy. Może uda mu się wymyślić, jak zakończyć globalne ocieplenie i pogodzić Chiny i Stany Zjednoczone. Mam nadzieję, bo może będzie faktycznie mądrzejsze od nas, ale jeżeli ludzie będą wykorzystywali AI, to pamiętajcie, że pierwsze AI to były algorytmy, które serwowały nam rzeczy na Facebooku. I na YouTube to też jest AI, i na, jakby to jest machine learning, nie, ale jakby technologia, podstawy te same. No to wyobraźcie sobie teraz, że algorytm na TikToku jest jeszcze mądrzejszy i jeszcze lepiej wam podsyła rzeczy. No super, nie mogę się doczekać. No właśnie, i wszyscy chcą nas od siebie uzależnić. To jest też coś, co będzie niesamowite, co jest niesamowite. Teraz każda technologia chce, żebyśmy mieli abonament, żebyśmy wracali, chce nam wysyłać powiadomienia, wszystko jest przez telefon. Jakby jak ja mam wykonać przelew, to wykonanie go przez normalny laptopa zajmuje mi dłużej i tak muszę podnieść telefon, bo dostaję tam powiadomienie. Więc wszystko nas po prostu do tego telefonu sprowadza. Nawet te paczki, które się otwiera w Fortnite czy w innych grach, to też jest forma hazardu. Rozumiecie? Jakby teraz modelem biznesowym stało się to, żeby nas uzależniać. I to, co jest jeszcze najgorsze, znaczy nie wiem, czy najgorsze, ale to, co jest faktycznie słabe w tym wszystkim i w tym dorastaniu, to jest to, że nie ma wsparcia. To znaczy, ja nie widzę pewnego zrozumienia ze strony starszych ludzi. Na przykład jak tata mi mówi, odłóż telefon, co nie? Wcześniej wyobrażam sobie, że ten konflikt pokoleniowy wyglądał mniej więcej tak, to jest przerysowane, ale wiecie, rodzice mówili, nie słuchaj tego rock'n'rolla, bo będziesz rozwiązły i pójdziesz do piekła, a młodzi mówili, fuck you, idziemy jeździć na deskorolce. A teraz jest tak, że dorośli mówią, macie zostawić te telefony, a 70% Gen Z mówi, okej, chcielibyśmy. Przecież wszyscy chcą mniej korzystać z telefonu. Jest tylko pewien problem. Ten telefon zaprojektował podobno największy geniusz XX wieku i w nim pracują najlepiej opłacani naukowcy, którzy chcą was do niego przyciągnąć, plus firmy zatrudniają dosłownie ludzi, którzy pracowali w kasynach, żeby jeszcze bardziej was od tego uzależnić. Więc tutaj mamy pewien konsensus, że tak naprawdę wszyscy chcą używać mniej telefonu, ale z drugiej strony jest w nim już tak duża część naszego życia, że w sumie jak mamy to zrobić? Po prostu przygotowaliśmy sobie świat, który nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Ilu z was ma takie fantomowe chwyty, że ma niby wibracje w telefonie? No, ja mam często. Jest to po prostu dziwne. Zauważcie, o, to jest jeszcze taki w ogóle fun fact. Zdjęcia zmieniły swoją funkcję. Zdjęcia kiedyś były od wspomnień i od nostalgii, co nie? A teraz zdjęcia są w sumie od takiej chwilowej gratyfikacji i pochwalenia się tym, co robisz, ale chyba nie jest tak, że zbyt często wracasz do tych zdjęć i scrollujesz sobie w dół Instagrama i masz takie, jak to było w tym 2015 roku, jak co się działo? Nie pamiętamy, bo niestety to też źle wpływa na naszą pamięć, ile tych rzeczy po prostu się nam w tych głowach dzieje. I faktycznie chyba stworzyliśmy świat, w którym nie chcemy mieszkać i z takich już bardziej jakby już serio smutnych rzeczy, to zobaczcie statystyki samobójstw wśród młodych ludzi. One rosną
coraz mniej ludzi ma przyjaciół, takich prawdziwych, i czuje satysfakcję z wykonywanej pracy. Tworzymy świat, w którym nie chcemy żyć, a jak młodzi ludzie nam to mówią, to jest takie pierdolenie. I globalne ocieplenie nie istnieje. I zawsze wtedy przypomina mi się taki cytat z Malcolma Gladwella, który może jakby dla mnie był czymś takim wow, mimo że w sumie w ogóle nie jest czymś wow. Mimo że jak się nad tym zastanowicie, to wszyscy powiecie, no tak, przecież tak było. Ale on powiedział, jak sam to ujął, on jest na tyle stary, że pamięta czasy, kiedy się pracowało, kiedy nie było jeszcze telefonu. I wtedy on mówi, że o 18 ludzie tracili możliwość kontaktu z tobą. Ludzie z pracy. Wychodziłeś z pracy, zostawiałeś ją za sobą i miałeś wolne. I robiło się, co się chciało. Wyszło się na randkę, nie wiem, zagrać w piłkę, był jakiś park czy miejsce, gdzie się wszyscy widzieli. I jak sobie zdałem z tego sprawę, że masz od 18 do, nie wiem, 8 czy tam 9 czas i on jest tylko dla ciebie i nikt ci nie może go praktycznie przerwać. No wiecie, w domu wystarczyło nie odebrać domowego, mogłeś powiedzieć, że byłeś w ogródku, gdziekolwiek, w innym pokoju, a nawet nie wiedziałeś, kto dzwonił. Wow, to jest niesamowite. Ja nigdy tak nie pracowałem, więc dla mnie to jest po prostu szalona wizja. I teraz my mamy wszystko wszędzie naraz i kiedyś porównywałeś się ze swoimi ziomkami, z ziomkami z innej klasy, z szkoły, z miasta, może, raczej z dzielnicy. Teraz wszystko, co robisz, gdzieś tam porównuje się z całym pokoleniem na świecie. I masz sytuacje z jednej strony mega inspirujące, ale z drugiej strony no jest coś takiego pewnie, że hej, ja nie robię wystarczająco dużo, ja robię za mało. I to jest pewna frustracja, która pewnie w ludziach narasta, tak mi się wydaje, w jakiś sposób, albo jest taka niewypowiedziana. Bo z jednej strony no bardzo inspirujące to jest super, że mamy tą całą kulturę, to wszystko możemy oglądać, ale troszeczkę przytłaczające też mi się wydaje, że jest. Ludzie sobie tworzą w internecie takie wizerunki czadów i wow. Co jest, powiedzcie mi, większą odwagą? Powiedzenie i podzielenie się swoimi wadami, tego, co cię boli, jakie masz kompleksy, czy udawanie, że jesteś twardy i że czwarta pensja i kurde, ten, od 9 do 17 pracuj, a od 18 do 10 buduj imperium. Wow. Tak powinno się żyć. Od 13 godzin pracy, potem kupujesz sobie Lamborghini, a potem się wieszasz za 5 dni. Za 5 lat. Nieważne. Nie bądźmy też tacy dumerscy, bo ja wciąż nie znalazłem, czy Gen Z jest bardziej pesymistyczne, czy optymistyczne, bo te statystyki już są naprawdę robione tak na ślepo. Chodzi o to, że dzisiejsze dorastanie ma naprawdę mega dużo wyzwań, z których ludzie nie zdają sobie sprawy i czasami, wiecie, dobrze też posłuchać o tym, bo ja jak obejrzałem parę esei, to zrozumiałem, że też czuję takie doświadczenia i takie przebodźcowanie i przepełnienie i czasami, wiecie, posłuchanie czegoś takiego może być czymś spoko. I wesołych świąt w ogóle, hej, są święta wesołych świąt i cześć!